Wojtek, zanim się pojawił boks, to z tego co słyszałem, była lekkoatletyka. Tak. Już w szkole podstawowej, jak pamiętam, jak sięgam pamięcią, już chyba w trzeciej klasie brałem udział w zawodach różnego rodzaju, a najczęściej były to jednak biegi przełajowe. No właśnie, bo to jest tak, że tu istnieje Oleśniczanka. No i z tą Oleśniczanką związani byli tacy zawodnicy jak Mamiński, Bebło, Gajdus, czyli mówimy o zawodnikach, którzy startowali w maratonach i w tak zwanych długich dystansach, czyli wydawałoby się naturalne, że Wojciech Bartnik, Oleśniczanin, najpierw gdzieś tam próbował swoich kroków w Oleśniczance. Tak, był jeszcze, tak jak właśnie powiedziałeś, Kozłowski i Psujek, tak. Świętej pamięci, wspaniały maratończyk, pamiętam jego nawet wynik, on był przez jakiś czas rekord 2:09, chyba 36 dokładnie. Mhm. Tak, ale ja szczerze powiem, ja lubiłem biegać, ale krótkie dystanse. Biegałem długie, też biegałem później Memoriał Bogusia Psujka. Nawet na początku była to piątka, później dziesiątka, później nawet pamiętam swojego czasu, chyba nawet też była 20 raz, ale no może się mylę. Wziąłem udział. Ale to tylko dlatego, żeby upamiętnić tego człowieka. No i potem pojawił się boks. I wiem, że za tym boksem to tak troszeczkę szukałeś tego boksu, bo w Oleśnicy nie było możliwości, żeby akurat trenować. Tak, to prawda. Tradycje w Oleśnicy były, bo w latach 60., 70. Z tego co wiem, były 3 kluby bokserskie. Ale w momencie, kiedy ja się zainteresowałem boksem, tych klubów nie było. Więc szukałem tego klubu, no te 2 lata szukałem i nie mogłem znaleźć, aż w końcu udało się znaleźć we Wrocławiu na ulicy Krupniczej. Także znalazłem i zakochałem się w tej dyscyplinie, którą uprawiałem 30 lat. No właśnie, i teraz przyszedł ten taki moment, przeskoczymy troszeczkę tę całą twoją karierę. I dokładnie 4 sierpnia 1992 roku Wojciech Bartnik miał za sobą pojedynki, udane pojedynki z kilkoma pięściarzami, w tym również z Kubańczykiem, który stanowił dla ciebie pewnego rodzaju wzór. I nagle na drodze do, powiedzielibyśmy, tego szlachetnego kruszcu stanął Niemiec. Zdobyłeś brązowy medal. I większość osób twierdziła, że tak naprawdę ten brązowy medal to jest coś, co nie jest sprawiedliwe w stosunku do ciebie, bo większość uważała, że byłeś lepszy od Niemca, który wygrał z tobą na punkty. Tak, ja też tak uważam. A właśnie zanim doszedłem do walki półfinałowej z Torstenem Majem, pokonałem wicemistrza świata młodzieżowego z Puerto Rico, później wygrałem z mistrzem Afryki, z Bengusemią z Algierii, bardzo wysoko. No i potem z moim takim idolem, no legendą Angelo Espinozą z Kuby. No to walka była, ja mówię, walka o życie, no taka walka, jakie no, każdy marzy pięściarz o tym, żeby stoczyć taką walkę, która daje jeszcze medal. Także, a później walka z Torstenem Majem, no to myślę, że tutaj pomyłka sędziów, nie wiem, taka dosyć ewidentna. No ale cóż, cieszę się z tego, co jest. Gdzieś czytałem wypowiedź Jerzego Rybickiego, wybitnego polskiego pięściarza, trenera zresztą, do którego ty przyszedłeś i powiedziałeś mu coś takiego, że ja pana nie zawiodę i proszę na mnie postawić. Tak, to był właśnie rok 90. Wówczas trener Rybicki powiedział tak, na mistrzostwach Polski seniorów w Jastrzębiu oznajmił, że za 2 tygodnie jest mecz Polska-Stany Zjednoczone i w tym meczu wezmą udział sami mistrzowie Polski. No nie liczył na to, że ja zdobędę mistrzostwo Polski. Ważyłem bardzo mało, ważąc 84 kilo. Biłem się z chłopakami, którzy ważą 91. Więc zdobyłem to mistrzostwo Polski chyba 3-2 w finale. Pamiętam, wygrałem z Pawłem Pyrą, świetnym później pięściarzem. No i wtedy pamiętam, trener przychodzi do mnie do pokoju, mówi Wojtek, mówi wiesz, ty jesteś taką bardziej półciężką wagą, jak ciężką. Może jednak damy szansę komuś innemu. Tam jest Józef Włodarczyk, taki doświadczony zawodnik, mocno no, bijący, mający argument w łapie. A ja z nim wygrałem półfinale. I to tak dosyć zdecydowanie, więc mówię trenerze, nie, no pan obiecał, że pan da szansę mistrzom Polski. No proszę mi dać szansę, ja pana nie zawiodę. Dosłownie takie słowa padły. I wiem, że jeszcze iż później na zgrupowanie ostatnim w Poznaniu, bo tam też gala była w poznańskiej arenie, właśnie drugi raz, no to jak
czujesz się, bo jutro jest mecz. Ja mówię, czuję się bardzo dobrze, chcę walczyć. Dobrze, 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 daję ci szansę. No i tę szansę wykorzystałem, bo wygrałem bardzo szybko. Z tym twoim startem na olimpiadzie to też nie była taka sprawa oczywista. Hiszpanie zabrali miejsce po prostu. Aha. Ja walcząc na turnieju przedolimpijskim wygrałem trzy pojedynki, jeden pojedynek, drugi przegrałem. Musiałem bić się jakby w repasażach. Pokonałem w tych repasażach Kejskiego ze Szwecji, potem zawodnika z Czechosłowacji bardzo szybko, bo w drugiej rundzie pokonałem go, no i zostałem pierwszym rezerwowym z Europy. I tak przez parę miesięcy jeździłem na te zgrupowania. I w ostatniej chwili, kiedy był wyjazd do Asyżu, do Włoch, na zgrupowanie z Włochami, po prostu, no jak napisali później w pewnej gazecie, deserter. No tak, tak dezerterowałem. Da. Powiem tak, wcale nie, po prostu już jakby straciłem nadzieję na to, aha, że... A uważam, że trzeba mieć nadzieję do końca jednak. Straciłem wówczas tą nadzieję i mówię, wracam do domu. Wróciłem do Leśnicy z moją dziewczyną, aktualną żoną. Chciałem jechać sobie gdzieś na wakacje, ale jednak, żeby utopić trochę ten żal, poszedłem na, że tak powiem, na bilarda. A w Leśnicy też tradycje są bilardowe. Aha. Pograć sobie. Skończyło się dosyć późno, wracałem do domu na lekkim rauszu, tak powiem. Wojtek, w 2001 roku następuje, jakby rozpoczyna się kolejny etap w twoim życiu sportowym, przechodzisz na tak zwane zawodostwo i to trwa do roku 2010. No, a już myślałem, że w ogóle zakończę w ogóle przygodę z boksem olimpijskim, ale pojechałem, tak to się zaczęło, pojechałem na walkę Krzysia Bodarczyka, którego też właśnie w roku 2000 udało mi się pokonać w finale Mistrzostw Polski w Płońsku. Pojechałem na jego walkę zawodową i tam też pan Andrzej Wasilewski zapytał, czy nie chciałbym spróbować swojej gdzieś tam nowej drogi w boksie zawodowym. Ja sobie myślę, dlaczego? Wspaniale się czuję, dlaczego nie? No i przyjechałem do Warszawy, podpisałem kontrakt i ta moja przygoda trwała 10 lat. Skończyłeś już 50 lat, no tak, ale nadal chciałbyś wejść do tego ringu i podjąć jakieś takie wyzwanie, z kimś podjąć walkę? Myślałem o tym, nawet myślałem, żeby to zrobić na tej gali tutaj w Oleśnicy. Tych lat mam już trochę więcej jak 50, bo 55. Okay. Rywal byłby, myślę, bardzo dobry, ale nie było czasu na to, żeby się przygotować. Przyznaję się szczerze, bo musiałem się skupić na przygotowaniu moich zawodników, polskich pięściarzy młodych, właśnie na mecz z Węgrami. No dobrze, ale to jeszcze za chwileczkę nawiążemy króciutko do chłopaków, których przygotowujesz. Ale o kim myślałeś, planując, powiedzmy, nie wiem, taką pokazową walkę, która byłaby zorganizowana właśnie w Oleśnicy z okazji 30-lecia zdobycia medalu olimpijskiego? No, przez ciebie. Z zawodnikiem. O kim myślałeś? O kim myślałem? No. Nie tylko myślałem, rozmawiałem z nim. Tak, no i on tutaj też będzie na tej imprezie. To jest człowiek, który walczył z kim walczył? Walczył z Kliczką o Mistrzostwo Świata. A, rozumiem. Albert? No tak, Sosnowski. Tak jest, no. Albert mówi, Wojtek, nie ma problemu, z przyjemnością. Miałem kiedyś właśnie też taką sposobność, żeby walczyć z nim na jego, bym powiedział, ziemi, w Belfaście, bo on prawie wszystkie walki toczył na Wielkiej Brytanii albo gdzieś jeszcze indziej w RPA, w Stanach Zjednoczonych. Stoczyłem z nim walkę sześciorundową. Myślę, że to był dobry pojedynek. Więc Albert mówi, nie ma problemu, Wojtek, trzeba będzie, możemy zrobić taką walkę pokazową. Pokażemy młodym, ale też nieco starszym, takim po 50, że w tym wieku można mieć taką dyspozycję. No ale tak jak powiedziałem, no jednak musiałbym się do tego przygotować, bo jednak Albert jest dużo młodszy ode mnie, więc no, może w przyszłości. Albert Sosnowski jest na gali boksu, ale na zewnątrz z mikrofonem i komentuje. Ty też jesteś na gali boksu, ale też w narożniku, no bo z kolei w ringu pojawiają się twoi wychowankowie, może za mocno to powiedziane, ale zawodnicy, którzy reprezentują Polskę, bo ty jesteś trenerem kadry seniorów. Ja pamiętam, jak był taki moment, kiedy powoływano cię na trenera kadry, to pojawiło się takie stwierdzenie, że okej, to może weźmy tego Wojtka Bartnika, bo on 30 lat temu zdobył medal olimpijski, to jak on zacznie trenować tych chłopaków, to może zostanie odczarowany ten medal i on doprowadzi do tego, że będziemy mieli pięściarzy, którzy zaczną wracać z tych olimpiad
z tarczą, a nie na tarczy. Ja jestem czarodziejem? Tak. Ja mam to odczarować. Oni ciekawe liczą bardzo. Na to. No pan, ale pan Rybicki, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, też sprawił to, że ja właśnie zdobyłem medal. No tutaj to, dlatego, jak to mówią, koło zatacza się i być może tak będzie. Ale to nie ode mnie zależy tak bardzo. Bardzo zależy od moich zawodników. Czy oni dadzą siebie wszystko. Bo ja bardzo chcę, a oni muszą chcieć jeszcze bardziej ode mnie. Ale oni już z siebie coś dają. Dają, no bo... dają. To widać. Te efekty są, tak jak mówię, po paru miesiącach pracy w styczniu, 27 stycznia podpisałem umowę już z Polskim Związkiem Bokserskim. I po paru miesiącach w Erewaniu już widać, że jest potencjał. Ci zawodnicy, którzy tak naprawdę byli takimi czarnymi koniami, to oni zdobyli medale. Słomiński, który ma 26 lat i 28 Niedźwiecki. Tak, z jednej strony mówimy o drobniutkim zawodniku, który waży, ile on waży? 51. No i mówimy o Niedźwieckim, czyli rzeczywiście 86 kg, który ma zresztą za sobą już jedną walkę zawodową. No właśnie, teraz powiedz mi, jak widzisz, gdzie widzisz tych swoich zawodników przed olimpiadą w Paryżu, a może już na olimpiadzie w Paryżu? Ja już wcześniej też rozmawiałem. Tutaj bardzo teraz ważny jest miesiąc grudzień. To jest miesiąc, który pokaże nam, kto jest najlepszym zawodnikiem Polski w danej kategorii. 7 kategorii jest olimpijskich, czyli te kategorie są dla mnie priorytetowe, najważniejsze i będę chciał tych najlepszych zawodników mieć w tym składzie. Kto to będzie? Mam nadzieję, że najlepsi pokażą dobry boks i ja ich wybiorę później już do tej ścisłej kadry A, i których będę już prowadził na te turnieje przedolimpijskie, które już będą miały miejsce w styczniu przyszłego roku. A w Polsce turniej przedolimpijski również odbędzie się na ziemi małopolskiej, czyli Kraków i okolice. Kiedy? Pod koniec czerwca. Także to są nasze wielkie plany, żeby się świetnie przygotować przez okres tych 8 miesięcy.